Dzień dobry, kochane baranki. Ostatnia tygodnióweczka w tym roku dla Was. Od 26 grudnia do 1 stycznia, tak? Tak to wypada. Ostatni tydzień, skarby. Przeleciało, a dopiero dla Was robiłam latem pierwszy horoskop tygodniowy, proszę. Skarby, pamiętajcie, że czytania, które ja wykonuję, są ogólne. I nie muszą z Wami wszystkimi rezonować. Po prostu nie przejmujcie się, weźcie tylko to, co Wam odpowiada, resztę odrzućcie. Pamiętajcie też, że możecie sobie sprawdzić, w jakim znaku macie ascendent i posłuchać tego drugiego filmiku z tym drugim znakiem. Ważny jest też, kochani, Księżyc, ważny jest też Wenus, jeżeli interesuje Was sfera miłości. Także, kochani, polecam sprawdzić i odsłuchać kolejnego znaku. Natomiast skarbeczki, bardzo mi będzie miło, jeśli zostawicie łapkę w górę, ślad w komentarzu, aby kanał mógł się rozwijać, bo z tego mnie rozliczają i Wy o tym wiecie. Jeżeli jeszcze do tej pory nie subskrybowaliście kanału, naciśnij subskrybuj, jak naciśniesz szary dzwoneczek, wszystkie filmy od razu otrzymacie ode mnie, że już są, nie za tydzień, nie za miesiąc, nie za dwa. Kochani, może dzisiaj będzie krótszy ten horoskop, ale z uwagi na to, że mamy święta, tak? Mało czasu. A tutaj czytania miesięczne zaraz muszę Wam wrzucić. No, to skarbeczki moje kochane baranki. Pamiętajcie, siadamy wygodnie, nie krzyżujemy rąk i nóg, tak? Kochani, Wasza energia ogólna na ten tydzień. A z mieczy. No, o czymś będziecie intensywnie myśleć, ale słuchajcie, proponuję, żeby wszystkie karty wyciągnąć, a potem będziemy dopytywać, dobrze? Co w sferze finansów i pracy, co w miłości, otoczenie dzieci, rodzina, przyjaciele. Macie jakieś nadzieje bądź obawy? Co miłego może się wydarzyć, co powinno odejść do przeszłości? Czego nie wiecie? I karta rada, karta wynikowa. Te karty, kochani, zostawiamy je sobie tutaj. Pod spodem mamy czwórkę kielichów, czwórkę mieczy, ale i 10 kielichów. Karty dopowiadające, kochani, mamy tutaj jakiś kłopot mały może być, bądź nie będziecie wiedzieć, co zrobić z daną sytuacją. Karty dopowiadające, talia główna dzisiaj, kochani, to tarot światła i cienia. A talie dopowiadające to nasz pozłacany oczywiście tarot królewski, oczywiście, czyli Ramarczetti, tak? Dobrze, skarbeczki, a z mieczy jako Wasza energia ogólna. Dominującym tutaj mamy kolory takie ciemne. Żywioł powietrza troszeczkę mi się jakoś tutaj zaznacza. Ale kochani, w ogólnym rozrachunku ja bym Wam powiedziała, że będziecie nad czymś bardzo intensywnie myśleć i baranki, tutaj jakieś olśnienie, tutaj jakaś inspiracja przyjdzie do głowy, takie natchnienie, które, że też ja na to wcześniej nie wpadłam. Będzie coś takiego, że będziecie zastanawiać się, przecież to było takie proste, łatwe, a nagle się okazało, że jak mogłam na to wcześniej na przykład nie wpaść, tak? Kochani, czasami to, co mamy przed nosem, jest niezauważalne, tak? I my o tym doskonale wiemy. Ale Wy pamiętajcie, że w tym tygodniu właśnie o tych emocjach chciałam powiedzieć, że Wy możecie odkryć jakąś tajemnicę i pamiętajcie, bo Wy macie baranki, coś takiego, że bardzo mocno Wasze emocje zawsze wychodzą na pierwszy plan.
Jeżeli wyjdzie ta prawda na jaw, to wy musicie popracować nad komunikacją, kochani. Bo ja tutaj widzę sukces, ja tutaj widzę tą radość, owszem, ale możecie po prostu emocjonalnie popędzić do przodu. Wiecie, jak wy się czasem, no. Jakieś drzwi, kochani, tutaj mamy te schody do góry i jakieś drzwi w tym tygodniu u was zostaną otwarte, albo wy je otworzycie, wyważycie obojętnie. Ale to będzie taki przełomowy czas w waszym życiu. Być może rzucicie pracą, być może otworzycie drzwi do nowej pracy, może chcecie otworzyć własną działalność. Może dowiecie się, że ktoś tam za was nie płacił czegoś i stwierdzicie, że musicie to naprawić. Jedynie na czym byście się mogły skupić w tym tygodniu, to na swoich emocjach i ostrożnie, dobrze? Wszystko bierzcie w tym tygodniu na logikę. To jest raz. Unikajcie tak zwanej, wiecie, podnoszenia nosa do góry i ja wiem wszystko lepiej. Uważajcie na swoje gadulstwo też. O! Bo możecie wejść w taką polemikę, gadulstwo, a mogłoby to być, kochani, odebrane, no wiecie, nie za bardzo. I moglibyście się potem zastanawiać, dlaczego tak o mnie źle mówią, przecież ja niczego złego nie chciałam. I moglibyście się kłopotać, co powiedziałam, co zrobiłam, tak? Mam nadzieję, kochani, że nie będzie tak źle, prawda? To co, idziemy do sfery finansów teraz. Kolejną kartą w sferze finansów, kapłanka. No słuchajcie, nie będzie źle. Ja w ogóle, kochani, wyczuwam, że niektórzy to tak myślą sobie, że chyba chcą odpocząć od pracy. Myślę, że niektórzy wezmą sobie wolne, czy to urlop, po prostu niektórym się nie chce. Niektórzy może dostali jakiś awans i może zaczynają pracę dopiero po nowym roku, bo karta kapłanki mi mówi, kochani, o awansie, także jest możliwość, że do pracy wrócicie później, ale nawet jeżeli, kochani, wrócicie do tej pracy, to ja widzę, że wam się nie będzie chciało. Kochani, dopytamy w tej sferze, jeżeli chodzi o osoby na przykład, które są bez pracy, tak? Czyli szukają i wydaje mi się, że wasz wewnętrzny głos wam dobrze podpowiada, co byście, gdzie byście mogły szukać, co byście mogły robić, tak? Przy kapłance, kochani, zapamiętujcie swoje sny. Może wam się wasza praca przyśnie. Dlatego kapłanka na etapie sfera pracy. Kochani, i tutaj mamy tak. Świat, ósemkę kielichów i rycerz kielichów. Niektórzy z was niestety albo przeszli na emeryturę, albo dostali wypowiedzenie. I nie ma czasu, kochani, na czekanie, gdyż w tej pozycji rycerz mieczy, kochani, dla mnie ewidentnie mówi, pora ruszać do przodu i szukać tej pracy, nie zastanawiać się. Jeżeli dostałeś wypowiedzenie, znajdziesz, tylko musisz intensywnie szukać. Karta świat, ta pierwsza, by mi sugerowała, że może być z dala od domu, bądź kochane baranki, ta praca by była na przykład za granicą i dla was by to się wiązało z tym, że musielibyście na przykład zostawić tutaj dom i przeprowadzić się na jakiś czas tam. Nie byłoby to złe, bądź praca związana z dojazdem, bądź trochę dalej od domu. Pod spodem, kochani, mamy też fajne karty, bo siódemka monet, słońce i gwiazda, mówiąca o tym, że naprawdę moglibyście dobrze zarobić. Tylko nie siedźcie na laurach, nie czekajcie. A jeżeli złożyliście CV,
to ja tutaj widzę, kochani, naprawdę, że oni się mogą odezwać i karta Słońce i Gwiazda to najszczęśliwsze karty w tarocie. Także słoneczka, nie będzie tak źle. Sfera uczuć. Znacie tego pana? Cesarz. Kochani, być może zodiakalny baran, ale nie dla każdego. Być może ta osoba ma w swoim kosmogramie, w ascendencie na przykład barana. Jeżeli jesteście w stałych związkach, to będzie na pewno stabilizacja. Być może mąż, ojciec, wujek, ktokolwiek tam będzie ważny, ale u was może być w tym tygodniu osoba męska w dominacji. Co to znaczy? Że będzie troszeczkę chciał rządzić. Dajcie mu jeden tydzień porządzić, dobra? Ogólnie dobrze. Jeżeli jesteście singlami, to dla mnie zapowiedź osoby statecznej. Osoby, która na pewno jest starsza od was. Może być to osoba mundurowa, może być to osoba po rozwodzie, ale na pewno jest to osoba, która chce, kochani, stabilizacji. Być może osoba ta już coś osiągnęła. Być może ma na przykład chrypkę mam dzisiaj, o Jezu. Być może ma ochotę, kochani, założyć rodzinę i już nie chce się bawić w kotka myszka, tak? Zaraz dopytamy. Czemu cesarz? Piątka kielichów. Cesarzowa. Dwójka buław. Pod spodem trójka kielichów. Koło fortuny i dziesiątka monet. Kochani, ja myślę, że moje single to nie mają co siedzieć i rozpaczać, że nie ma nikogo, bo tutaj może się nawet i dwóch kandydatów pojawić, bo mamy dwójkę buław. Kochani, jeżeli wy gdzieś idziecie na jakiegoś Sylwestra, o czym by mi mówiła trójka kielichów, tak? To ja sądzę, że wy na tej zabawie możecie albo z kimś wejść w nową znajomość, kogo już znacie, bądź z osobą, która ma na przykład dziecko. Zwróćcie na to uwagę, tak? Ale możecie się naprawdę, kochani, zastanawiać, którą osobę wybrać. Natomiast dla części z was może to być o tyle trudny wybór, że osoba może być jeszcze, kochani, w związku. To znaczy nie ma jeszcze rozwodu, nie ma jeszcze, wiecie, tych spraw pozałatwianych, stąd u was może być troszeczkę komplikacji. Natomiast wydaje mi się, że osoba będzie na tyle dla was ciekawa, że zainteresujecie się nią i będziecie chciały kontynuować. Otoczenie, dzieci, rodzina, przyjaciele. I tutaj mamy dwójka buław. No i tutaj mamy również, kochani, tą samą kartę, o czym by mi mówiła, że wy, słoneczka, no... przy tej karcie to wiecie. O, tak sobie zrobię. Będziecie się zastanawiać, czy iść tu na Sylwestra, czy iść tu na Sylwestra. Czy iść do tej koleżanki, czy iść do tej koleżanki. Ta dwójka, kochani, ona zawsze mówi, nie umiem się zdecydować. I giermek buław. Wydaje mi się, że pójdziecie tam, gdzie są albo dzieci, albo są młodsze osoby, wybierzecie sobie jakieś młodsze towarzystwo. Dobrałam kartę, być może spędzicie z taką osobą Sylwestra. Zobaczymy. Macie jakieś nadzieje bądź obawy? No i tutaj mamy rycerza kielichów. I chyba tutaj będzie chodziło, kochani, o to zakochanie. Tu będzie chodziło o to, że wam serduszko mocniej zabije, że chcecie być kochane, że chcecie otrzymywać kwiaty, chcecie otrzymywać miłość czystą, że już macie dosyć samotności, a jeżeli się w waszym związku nie układało, to chcecie, żeby było tak jak kiedyś, tak jak dawniej. I bardzo dobrze, że myślicie pozytywnie. Ja uważam, że tutaj powinniście jak najbardziej pozytywnie myśleć, otwartym być, natomiast sprawdźmy, co miłego może się wydarzyć. No, tak jak, kochani, powiedziałam, będzie kilka możliwości, kilka szans i tutaj na tej pozycji, co miłego może się wydarzyć, mamy 7 kielichów. Tyle będzie dziwnych sytuacji, tyle będzie zbiegów okoliczności, że będziecie się naprawdę zastanawiać, czy tu iść na Sylwestra, czy podjąć tą pracę, czy z tą iść na kawę, czy z tym iść na kawę.
dużo fajnych rzeczy. Dużo fajnych rzeczy i bardzo się cieszę, kochani, bo tutaj jakaś bardzo miła niespodzianka. Takie pokusy. To nie tylko niespodzianka, ale to, kochani, takie pokusy. Wy będziecie sobie wyobrażać, o, będziecie fantazjować i wyobrażać sobie swoją, kochani, przyszłość. Naprawdę. Czasami was może ta ilość tych osób, tych telefonów, tych maili aż denerwować, bo to jest to, czego się nie spodziewacie. I potem możecie stwierdzić, a po co mi to było i co ja mam teraz zrobić, żeby się jeden o drugim nie dowiedział. Ale naprawdę będziecie chciały żyć z kimś w zgodzie, być na tego Sylwestra, mieć z kim iść na kawę, na spacer, nie tylko mówię o Sylwestrze. No baranki, powiem wam tak, szalenie dla was szykuje się mocny tydzień pod wrażeniem. Wy naprawdę miejcie oczy dookoła głowy. Natomiast do przyszłości, kochani, odchodzi czwórka pentakli. I dobrze, nie będziecie się martwić o pieniądze. Wydaje mi się przy tych kartach, że wszystkie pieniądze, które miały do was spłynąć, spłyną do końca roku i nie będziecie się martwić w sklepie na przykład, czy wam wystarczy, czy wam nie wystarczy. Bo czwórka pentakli to jest ciągle liczymy pieniądze, ciągle zbieramy, a wy w tym tygodniu nie zajmujecie się tym. Nie zajmujecie się tym i bardzo dobrze. Powiem wam tak. Być może będziecie wybierać się, myśleć o jakiejś wycieczce i będziecie zastanawiać się, czy wam wystarcza tych pieniążków. Tak, to jakoś, kochani, widzę. Czego nie wiecie? No właśnie, mamy tutaj, kochani diabełka, coś was będzie kusiło, albo ktoś. I co? Będzie to na tyle ciekawe, ciekawa osoba. Ja bym tutaj baranki uważała na różnego rodzaju sytuacje związane z nałogami. Uważajcie na Sylwestra, ile wypijacie, co tam wam wsypują, bo jest tutaj ogromna pokusa spróbowania czegoś nowego i trochę seksualności takiej niezdrowej, czyli zdrady, niezdrady. Tak jakby coś czyhało z boku. Tak jakbyście były uwięzione. I nie wiedziały na przykład, co się z wami dzieje. Żebyście na drugi dzień, kochane, nie żałowały, że się na przykład źle czujecie z tym, tak? Także, kochani, uważamy, jeśli chodzi o ten tydzień, o alkohol, inne używki. No i kochani, osoby, które do was będą się zbliżać, nie będą miały takich intencji szczerych, mogą być manipulatorami, a jeśli będą chciały z wami stworzyć na przykład związek, to możecie uważać, bo jedna z tych osób będzie miała taką toksyczną naturę, że z czasem możecie bardzo, bardzo żałować nawet i tej znajomości. No i kochani, piękna karta, karta Rada, Królowa Różdżek. Bardzo się cieszę, bo po tym diabełku to aż ciepło było. Kochani, to jest bardzo fajna karta, uśmiechnięta kobieta. To jest osoba, którą macie być w tym tygodniu, a więc kreatywną, z pasją, z władzą. Macie też tutaj cesarza. Macie ładnie wyglądać, macie się niczego nie bać, macie iść do przodu, być odważne, macie otwarcie mówić, co myślicie, nawet jak przyjdzie ten diabełek do was, tak? Macie być tak pewne siebie, że ktoś przed wami stanie i powie: groźnie wygląda ta kobieta, tak? Czy ten mężczyzna.
ale macie mieć w sobie taką siłę i moc i nie bać się, nie wahać się, tylko mówić wprost to, co myślicie. Zaakceptujcie skarby siebie takimi, jakimi jesteście w tym tygodniu. Aniołek dla Was. Właśnie, kochani, może chodzi o tą przeszłość. Co? Pozwólcie odejść przeszłości, skarby. Jarzmo przeszłości znużyło Cię, ukochany. Nadszedł czas, byś zdjął ze swoich ramion. Zatrzymaj tylko miłość i to, czego się nauczyłeś, a całą resztę przeszłości zostaw za sobą. Nie chcesz jej ani nie potrzebujesz, a ona już minęła. No właśnie, kochani. Zostawcie przeszłość za sobą. Wszystko, co złe w pracy, co złe w domu, to jest Wam niepotrzebne. Na koniec, kochani, trzy karty z odpowiedziami. Także zastanówcie się, co chcecie w przyszłym tygodniu. Jakie pytanie zadać? Możecie jej trzy pytania zadać, a ja Wam dam trzy karty z odpowiedziami. Pierwsza, druga, trzecia. Pomyślcie chwileczkę. Jak potrzebujecie więcej czasu, to dajcie sobie stop, dobrze? A ja, skarby, nie będę czekać, tylko przechodzę do odczytu pierwszej karty. Dla osób, które wybrały jedynkę, to jest dobrobyt. Kochani, kasa, kasa, coś sobie kupicie, coś pięknego. Dla osób, które wybrały dwójkę, decyzja należy tylko i wyłącznie do Was. Pamiętajcie, a trójeczki mają iść na kompromis. Albo zgodzić się na kompromis, tak? Skarby, dziękuję bardzo za to czytanie tygodniowe. Jeszcze będziemy się słyszeć. Będę Wam życzyła wszystkiego pięknego w nowym roku, ale kto by tego nie usłyszał, to ja Wam życzę przyjemnego tygodnia, cudownego nowego roku. Słyszymy się niedługo. Pa, pa!